Polecam waszej życzliwości naszą siostrę Febę. Pozdrówcie Marię, która dla was nie szczędziła trudów. List do Rzymian, 16 rozdział, 1 i 6 werset. Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz. List do Rzymian, 16 rozdział, 21 werset. Chrześcijańska bliskość. Piękną cechą chrześcijaństwa Nowego Testamentu jest nieporuszony, intymny sposób, w jaki lud Boży zwraca się do siebie nawzajem. Normy kulturowe mogą się zmieniać w zależności od miejsca. Konwencje społeczne mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Słowo Boże się nie zmienia. Z fragmentów takich jak list do Rzymian 16 i list do Kolosan 4 jasno wynika, że kiedy pozdrawiano się nawzajem, wierzący zwracali się do siebie po imieniu. Nie było w tym żadnej pretensji, nie było formalności, żadnego panie, żadnego doktorze, żadnego bracie, żadnego profesorze, żadnego księże, profesorze, żadnego pastorze, żadnego wielebny. Po prostu Maria, Marek czy Archippus. W przypadkach, gdy mówiono o kimś w trzeciej osobie, zdarzało się, że jego imię było w jakiś sposób poprzedzone. Miało to na celu wyróżnienie osoby, która mogła nie być znana osobiście lub której imię mogło być powszechne w społeczeństwie. Hebrajczyków 13:23 jest to nasz brat Tymoteusz. W pierwszym liście do Koryntian 16:12 brat Apollos. Wyróżniali się oni słowami nasz lub ten. O nikim nie mówiono jako o bracie lub siostrze bez słów takich jak ten lub nasz. W przeciwnym razie termin ten nie byłby opisem relacji, lecz stałby się kościelnojańską tytułomanią. Poza tym istnieją rzadkie przypadki, w których słowo brat jest używane w sposób emocjonalny. Na przykład tak zwracali się judaizujący rozmówcy do Pawła. Widzisz, bracie, jak wielu jest gorliwych o prawo. Dzieje apostolskie 21:20. Taki sposób zwracania się nie jest oczywiście normalny. Bracia w istniejącym związku nie potrzebują i nie chcą niczego więcej niż zwracać się do siebie po imieniu. Obyśmy byli wyćwiczeni w dostosowywaniu naszych zwyczajów i praktyk do tego, co mówi Pismo Święte. Polecam waszej życzliwości naszą siostrę Febę. Pozdrówcie Marię, która dla was nie szczędziła trudów. List do Rzymian 16:1.